To był bez wątpienia wyjątkowy dzień dla Kalisza. Nie każdy może poznać prawdziwego świętego Mikołaja, lecz dzieci z Kalisza i okolic miały tą wyjątkową okazję dzięki Marzenie Wodzińskiej, członkini zarządu województwa wielkopolskiego, która zaprosiła go do Kalisza i towarzyszyła mu w spotkaniach z dziećmi. No Mikołaj na pewno jest szczęśliwy, bo on takie miejscowości lubi. Mamy od samego rana aktywności poprzez przemarsz do Galerii Amber. Tam dużo atrakcji dla dzieci. Sam przemarsz też bardzo kolorowy i wesoły. W Galerii Aktywności przygotowane masę niespodzianek. Oczywiście mnóstwo prezentów. Później aula Uniwersytetu Adama Mickiewicza, ale tam już grono zaproszonych dzieci ze względu na to, że robimy to również dla dzieci niepełnosprawnych i później mamy szpital wojewódzki imienia Perzyny w Kaliszu dla wszystkich dzieci, które dzisiaj przebywają w szpitalu, również prezenty i niespodzianka świętego Mikołaja. Podczas przywitania świętego Mikołaja na kortach Centrum Kultury i Sztuki dzieci miały okazję zadać wyjątkowemu gościowi pytanie. Nieoczekiwanie padło to o wiek świętego. Bardzo trudne pytanie, ja sam nie tak dobrze wiem, ale jestem pewien, że jestem starszy niż was Żadek i Babsa. A jestem młodszy niż Kalisz. Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki Dariusz Grodziński przyznaje, że takiego gościa jeszcze Kalisz nie miał i dodaje, że to wyjątkowy zaszczyt dla całego miasta. Święty Mikołaj przyjechał do Kalisza właściwie w ramach Dni Finlandii w Wielkopolsce. A to, że on jest tutaj, to jest taka osobista zasługa pani Marzeny Wodzińskiej. I pierwszy raz przyjechał do miasta, które nie jest miastem wojewódzkim. Postanowiliśmy stworzyć taką wspaniałą atmosferę, żeby już taką tradycją u niego też zostało, że nie tylko wielkie miasta, aglomeracje, tylko te mniejsze i średnie miasta także, żeby odwiedzał. Po przywitaniu świętego ulicami Kalisza przeszedł barwny orszak do Galerii Amber. Świętemu Mikołajowi towarzyszyły wszystkie zebrane dzieci, a także konsul honorowy Finlandii w Poznaniu Robert Jakubiec.